Siemano koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Trikoramie, a kto zdobędzie więcej koni, ten wygrywa. Dzisiaj jest ze mną Zigi, Emil oraz Aniarowa. Każdy konik liczy się po 2 punkty, a każdy taki właśnie malutki konik po 5 punktów. Jesteśmy podzieleni na dwie drużyny, ja z Anią, Emil z Zigim. Najpierw jedna drużyna będzie chować, druga szukać, a później będzie na odwrót. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę. Wy też możecie wygrać coś w dzisiejszym odcinku, ale obejrzyjcie do końca, bo o tym wspomnimy troszeczkę później. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, jestem tutaj z Anią, będziemy najpierw pierwsze chować. Mamy tutaj pełno koni. A tutaj są malutkie po 5 punktów. Tak, żeby skitrać jakoś gdzieś porządnie. Mamy 10 minut od teraz. Pierwszy pomysł był taki, żeby tego małego konika schować w tej dziurze. Bo oni będą szukać tutaj. No, na 100%. Ja też myślałam o nogawce, ale w sumie... Tak to będzie, tak to zapadło. Musimy wziąć jakiegoś większego teraz. Tam wydaje mi się, że oni od razu go znajdą. Można symbolicznie, jakby wiesz, dajmy im szansę. O Boże, tu jest tak gdzie. Za tym, tu jest taka kostka, widzowie, uwierzcie mi, i za tutaj chowamy. Tu jest labirynt luster, widzowie, ale nie wiem właśnie, czy... Będzie widać tego, bo ja będzie się odbijał już z daleka. No, najwyżej tu wrócimy, jak nam zostanie za dużo, co nie? I czy chowamy coś? Weź go tam postaw. Zostaw tak symbolicznie, niech im będzie to. Oni nie będą nam robili. A no, w sumie, siema. Opatrzcie, jestem Anią teraz. Każdy by chciał być mną. Tu jest... dobra. To jest dobre. Dobra, tu mi się wydaje, że tu można w tym. Czekaj, może z tej strony. Tu, dobra. Tylko żeby tak jeszcze... Jeszcze jednego może być. Nie, czekaj. Tak bardziej pionowo jest. Dobra. Jednego myślę, że jeszcze... Dobra, bo musimy czas dobra, też... Dobra, no. O kurde, nie buczałam. To daj jednego. Chociaż nie, bo to jest ulubiona miejscówka Emila. To będzie tu łaził cały czas. Tutaj nie ma, no. Zanim zdążyliśmy zacząć nagrywać, Emil tu chodził 20 razy i zjeżdżał ze zjeżdżalni. Wydaje mi się, że tu można schować gdzieś jednego. Tak samo. W międzyczasie jak my chowamy, to Emil i Bartek grają na VR, więc macie teraz przebitki, co oni tam robią. Fajnie. Chowasz drugiego jeszcze? O kurde, ej, wydaje mi się, że jesteśmy zbyt pro dla nich teraz, jak tak patrzę. O, lecimy. O Boże, widzowie, tu. Tu możecie się poszukać, nie wiem, czy to widać. O Jezu, ja nawet jak na nagranie patrzę, to mi niedobrze. Naprawdę niedobrze. Panik. O kurde, tam na górę? Tam jest taka półeczka, widzowie. No, dobra, w sumie, to jest takie dość... To jest proste. No, niech im będzie. Widzowie to rozkładają. Nie wiem. O Jezu, mam. O Jezu, o... O, możesz puścić kuleczkę, a nie dla... Leciała i kulka zleciała. Dobra, tutaj nie mam miejsca w sumie, ale... Dawaj go, mam pomysł. Jaki sprytny. O cholera. Pod materacem, na 100%. A materac się ten odsunie. Myślisz, że... No. O. Widać? Widać. Nie dociskaj, bo go zepsujesz. Widać go to? Chyba tak. W dzisiejszym odcinku również wy możecie wygrać, ponieważ możecie zdobyć darmową wejściówkę do Trikoramy. Napiszcie na maila, który macie teraz podany na ekranie oraz macie go w opisie, dlaczego to wam należy się to darmowe wejście do tego pięknego miejsca. Wszystkie najważniejsze informacje macie poniżej w opisie. Ile? My mamy jeszcze tego w sumie sporo, ale nie, dobra, mamy jeszcze sporo miejscówek. No, jest mi zapytało. Prawie się zabiłam. A dobra, połowa czasu, to chyba nie jest tak źle. Chyba dobrze. Moje, chyba dobrze. O, tu, dawaj tu. Niech mają jeden punkt. Właściwie dwa, bo jedna ślicza jak chyba. Powiemy im, że mają łatwą sprawę, że nie może. Tak. Wow. Ty, a może tutaj za tą? Za muszelką. Mam jeszcze jednego małego. Właśnie. Tak. Jeszcze jest mały, zapomniałam mały. Ty, wiem, tu jeszcze można. Tu jest, któreś pamiętają. Macie na nagraniu widzowie z telefonu. Chociaż jak jest bardzo dużo strzałek z tyłu, niektórzy wskazują na to, ale... Nie, bo tu będzie go widać, bo... Kurde. Szkoda. Szkoda, no. Chyba, że... Gdzie? Czekaj. Oni tutaj nie wpadną na to. Tak, pod tym. Cześć. Dobra, mamy jeszcze 2, 3. Bliżej końca niż w początku. O tak, ale... Kalejdoskop jeszcze. To tutaj jednego tu zostawmy. O dobra, tu. Do kalejdoskopu. Gdzie jest? Tutaj się wchodzi. Tu się wchodzi. Możemy go położyć za. On nic nie zrobi przecież.
nic nie zrobi, tu jest kalejdoskop. Zostały nam... Tu został jeden. Ty masz jakiegoś? Nie. Czyli ostatni został. Został jeden. Ja mam 2 minuty, więc jest dobrze. No. Ja tą siatkę bardzo rzucę go, tu. Bardzo go widać. Ja ją wezmę z drugiej... później. Bardzo go widać w tym. No dobra, kij według mnie. Uuu. Dobrze. Chyba, że w sumie pamiętajmy, że to są mężczyźni. Bardzo. Ej, ale jak się wchodzi? Zobacz. Nie widać, że no. Widać, że stoi ten koniec. Tak. No dobra. Dobra, powiemy im, że mają 3 łatwiej. Najwyżej są mężczyźni. Tak. Najwyżej w następnej rundzie. W następnej rundzie ich rozwalimy, jeśli nam zrobią trudną teraz rundę. Więc my skończyliśmy przed czasem. No, a teraz zobaczymy. Zobaczmy, co u panów. Tak. Chodź. Ej, weź ich przestrasz. Weź ich dotknij. Siema widzowie, co u was? Orężowy Helena. Siema orężowy Helena, pita będzie. I teraz tak. Dobra widzowie. 3, 2, 1, 10 minut. Okay. Tutaj myślałem, że może coś być, ale nie. Raz. O ty wiedziałem ty, i myślałem o tym też swoją drogą. Nie wzięliśmy siatki, żeby to wkładać. Dobra, będziemy jakoś ten. Wiedziałem. Tak? A to są pewnie te dwa takie proste. Czekaj, 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 to będzie drugie ujęcie. Tutaj może być, to jest ciemno. O nie. Widzowie, mamy już. Jednak nie? Tutaj na 100%. Wyobraź sobie nie tyle. Te taśmy położyłem, w sumie to chyba coś popsuło. Masz coś? A piłkę, kurde, zmylili, patrz. Tu nie ma. O Jezus. Mam pomysł. Nie ma. A one na to nie wpadły? Nie. Tą skarpetkę chyba się nie da. To nie jest skarpetka. W sensie, znaczy to jest skarpetka, ale nie da się jej. Dobra, jak na razie to ten. Ej, to jest zajebiste. Wiesz, ale to mam czas. Zostało nam 7,5 minuty. Ale radni ile ich jest. Tak. Mogę się pod więcej spytać, ile jest tych. No, nic nie da. Chciałem, widzę, wie? Tutaj nie, no. Ale to za tym potem byłby niepokojący. Mhm. O! Dziękujemy. A co było pytanie? To wcale nie było ten nic. Okej, okay, jeśli tutaj nie ma, to nie ma nic, bo sprawdzałem. No, nie zwróciliby na to uwagi z drugiej strony. Ale będą mieli przesrane. Ktoś przy kamerze musi być. Ja tu przyjmiemy. Dzięki! O! Jest. Na kamerę. Jest? Nie wiem. Aha. W samochodzie jakby wiesz, już było znalezione, nie? Mam dużo. Mam pomysł na bonusowego. Na bonusowego masz pomysł? Tak. Teraz z tej strony. O! Nie ma. Dobra. Ogólnie widzowie, jak coś, to proszę się nie pytać o to. To wcale nie było oszustwo w żaden sposób. A tu? Spodniak? Spodniak może być. Małego znaleźliśmy widzowie, najmniejszego znaleźliśmy, więc jest git. Tam już chyba nie ma, no. Czekaj. Jest? Nie wiem, ale to jest dziura. Aha. Jest dziura, znaczy, że... Może coś być. Tutaj trzeba sprawdzić. Za tym. Poświeć. Jest. Weź, masz rękę, czy... Coś się jeszcze znajdzie. Nie wiem, ile widzowie skończy w końcu. Ale nie ma co marnować czasu. Dobra, wchodzimy tu, tylko że tutaj stracimy dużo czasu, ale może ale coś tutaj być. Etap. Jeszcze wróćmy się do łóżka. Dobra. W tą dziurę, bo tam nie wsadzałem ręki. Być może tam jest kolej ten malutki. Dziura w łóżku. Może tak być. Dobra, chodź. 4 minuty mamy. To idziemy tu, czy idziemy do tego łóżka? Bo mi się wydaje, że im prędzej wiesz, oni by chcieli gdzieś tutaj ustawić. Też mi się wydaje, że prędzej. Ja myślę, że jak mam trochę czasu, to się tam wrócimy. Bo... No. Pamiętasz drogę jeszcze? Nie, nie, ja w ogóle tego nie pamiętam. Ja 3 razy tutaj przeszedłem, 3 razy się zgubiłem, nie? Bo widzowie, to jest generalnie labirynt luster, bo tak nagrywam siebie, większości nie powinienem. Masz porogę, masz porogę. No, teoretycznie powinno to się odbijać w każdym lustrze, jeśli gdzieś coś stoi. Nie poszliśmy do Infinity Roomu w ogóle. Poczekaj, poczekaj. Ten co dupnął. Nie wiem, widzowie. Nie wiem, co ty pani ma już do mnie. Ogólnie przeszedłem... a nie, nie przeszedłem. Jeszcze co to... Czemu zawsze to... Dobra, chodźmy do Infinity Roomu, bo wydaje mi się, że tam może coś być. Jak wejdziesz, to tam jestem, jak coś. Jakby coś... Kurczę, dogrywam, bo jestem w gabinecie luster i się cholera jasno zgubiłem. Boże święty. Dobra, ja idę do tego Infinity Roomu. Czekaj, bo tam coś może być, a czas nas goni. Wydaje mi się, widzowie, że tam może coś być. Pewnie nie jestem. Jest super. Kocham swoje życie. Fuck. To jest lustro, to jest
Lustro, tu nie ma lustra. Kochani, jeszcze dodatkowo jak przyjedziecie do Radomia do Trikoramy, to możecie odebrać moją naklejkę totalnie za darmo. Wystarczy, że przy zakupie biletów wspomnijcie, że chcecie naklejkę, którą dostaniecie na hasło Flatter. Ale uwaga, bo ilość naklejek jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. To też jest takie w sumie dziwne miejsce, żeby było na konie, nie? No bo byłoby od razu wszędzie widać. Ale jest! Patrzcie, widzowie, jest konik. Mamy kolejnego. Wygląda jak Mustang. Albo ta baba, albo ta mała Mustanga. Dobra. Mam. I mam też. Jakby coś, to się dograłem. Okej, okay, dobra. Dobra, czekaj, ile jeszcze zostało czasu? 3 minuty. Jednego małego konia jeszcze potrzebujemy. Tam na górę trzeba byłoby jakoś wejść. Jestem święcie przekonany, że oni tam mogli przecież to też schować. Ale nie ona... Tam na górze byłem. I ta dziewczynka mówiła też, że tam nie ma niczego, więc... A, to łóżko, tak? No bo w sumie, tak zbytnio widzowie, to już nie wiem, gdzie to może być. No właśnie, jest to ostatni pomysł, na który wpadłem. I chyba albo nam się skończy czas, albo się poddajemy, no nie wiem. No, znaczy w sensie sama minuta, tak jak zresztą. A no tak, no albo się skończy czas, no tak. No, tak, tak to powiedziałeś w sumie. Czekam. Tu jest jakaś list. Wiesz co, nie wiem, czy ani Ania, ani Paula by nie chciała tam włożyć ręki, wiesz, żeby włożyć tam konia, także... Okay, dobra, ale pusta. Dobra. A to jest dobry pomysł, tutaj trzeba To jest bardzo dobry pomysł. Tutaj trzeba schować i małego, i dużego, bo jak znajdą dużego, to nie będą się już martwiły o małego. Tak, 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 to prawda. Kurde, my to taktyki robimy, a jeszcze nie powiem ten, a jeszcze musimy szukać. Tutaj nie ma. Ale jednego małego konia znaleźliśmy, widzowie, niestety. I chyba już... Po ptokach, powoli. Też mi się tak wydaje. Mamy dwa małe? Nie mamy. Zostało 15 sekund. Nie znajdziemy 15 sekund. Nie, mi się wydaje, że już raczej tyle. Możemy już pójść tam do nich. Aha, miłość mojego życia? Minęło? Teraz właśnie w tym momencie nam minęło. Dobra, to ile znaleźliście? Generalnie znaleźliśmy praktycznie wszystkie, oprócz jednego małego. Chyba wszystkie. Ile by miało być koni w ogóle? 12. Okay. 12 dużych i 2 małe. 1, 2, 3, gdzie znaleźliście małego? 5, 6, 7, 8. 8 plus mały. Czyli nie znaleźliśmy, kurczę, 4 dużych. Dobra widzowie, teraz jesteśmy na tej fajniejszej części, bo ponieważ będziemy my chować konie. Także 10 minut mamy i lecimy. To by było za głupie, bo oni to już mieli. Co to jest? Aha. To był. Nie. Tak, był. Było. No w sumie. Wiesz gdzie? Chodź. Na pewno tutaj. No zacznijmy od takich, wiesz. Ale tutaj zwyczajnego raczej. Tak, zwyczajnego. To jest w miarę proste też. Chodźmy tutaj już. Na to bym, kurczę, z wielką chęcią położył, ale by się popsuło. Tak, ale on się, to się da. No. I słuchaj. O Jezus Maria, tutaj coś jest. Weź dużego i połóż tam. Za... No, nie wiem, czy nie jest aż tak bardzo... Trochę chyba będzie widoczny, ale... A może na dole? Można na dole. A, i coś mówię z tymi skarpetami, tak? Tak, daj jednego. Dużego. Proszę. A zobacz, jak wygląda z małym w sumie. Bo może będzie mniej widoczny, nie? Zajebiste. Bez kitu nie widać w ogóle. Ej, ale dobra, zajebiste. Lecimy dalej. Jak ty to mówiłeś tutaj, że tego małego dać do tej... Znaczy, tak jak mówisz wcześniej, że jednego dać gdzieś tutaj dużego, żeby oni mieli takie... Aha, dobra, to tutaj już wszystko jest, nie? No po tym materacu... O Jezus Maria, po tym materacu może było... Jezus, zaraz żebyś to wyciągnął potem, ty. Okej, czekaj, czekaj, żeby to jeszcze też... Okej, to wsunięte. Dalej. Mówiłem nie pipi na nagrywkach. 8 najszybkich pili. Nie drogę. Jest jak Jack Sparrow, 8 czarnych P. Nie będę tam wchodził. To ryzykowne. Czekaj. No sobie. Jest. Dobra. Tak, wiesz, umiejętnie, także nie lepiej, o właśnie, właśnie, dokładnie. Ty tutaj chcesz dać, to właśnie. Gdyby mi dało to spodnie, to by dać tutaj do tej dziury. O tu. Albo tam. Okej. Zostało, widzowie, nam jeszcze 5 minut 40 sekund, więc nieźle. Ja z wielką chęcią wyszedł z drugiej strony po prostu. Jakbyś od tamtej strony może zaczął. Nie ma zakazu chowania w robinie. Nie no, nie ma. A kurczę. No spoko no. Jakiś taki w miarę prosty punkcik. Będzie widać z każdej strony, nie? Bo lustra są z każdej strony. To dwa tutaj schowam tylko i... A ile jeszcze zostało? Raz, dwa, trzy, cztery... Gdzieś drugiego małego trzeba schować. Aha. Dobra, czekaj. No. Tu ich spadamy. Okej. Okay. A i wróciliśmy się do początku. Tu. Przynajmniej wyszliśmy no. Ja naprawdę mam teorię, że tam nie ma po prostu wyjścia. Ej! Albo, no dobra, no.
Tutaj było jedno wtedy, ale możemy. Był tutaj, no, wcześniej. No dobra, no. Niby to jest proste miejsce, bo... Że coś tu. A czy to działa? Jak to działało? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to jest... No dobra. 3 minuty, 22 sekundy. Dwa z czego jeden mały. Dwa z czego jeden mały, okej. Okay. Siema widzowie. Do tej książki. Tylko wiesz co, tam to trochę sas wygląda, a z drugiej strony zobacz, że... Tutaj wyżej, na przykład. A tutaj odstaje, tam na drodze. No. No dobra, no. Jak się będzie trzymać, to... Okej. Okay. Już? Wszystkie? Widziałabie. Tylko idziemy je przestraszyć teraz. Udało wam się wszystkie w czasie? Czy... Tak, przed czasem, przed czasem. Zaczynamy. Zobaczymy, czy chłopcy nas potraktowali dobrze. Dobra, czekaj. Byli na pewno tutaj. Tu nie. Dobra. Nie, ja nie wiem co. Jak łatwiej mi było chować się tam. Nie ma nic. Nie. Jeżeli jest w labiryncie, to już nie da. Ej, oni mogli to. Musi być w domku. W domku musi być. Miejsce Emila. Miejsce Emila. To jest Emila. Ja czuję tą presję czasu i patrzę, ale jednak nie. I no, nie ma nic. Niemożliwe, czekaj, a tu gdzieś? Tam? Nie. Nie, o, chyba uznali też, że to jest zbyt łatwe. Mi się wydaje, że pod materacem mogli schować tam na dole. Nie. A pod tą pufą? A tu? Nie? Ty jesteś. Jest! Jest, znalazłam. Pierwszy. Mam palce, żeby tu udać się. Tu nie. Kurde, trabant. Ej, oni muszą... Dobra, czekaj, pójdźmy tam. Chociaż oni tam nie poszli wtedy, więc latarkę trzeba... No. Jest! O, kresła. Ej, a oni nie znaleźli tu. To jest takie ciemne pomieszczenie widowie, więc trochę było ciemno, ale... No. Musi być w trabancie, no. Tu nie. Z tej strony trabanta też mam. Nie, nie pamiętam, żeby tam pójść. Nie, czekaj. A tu? Faktycznie? Kompetentni. Nie, żeby nie wpadli na to. Czekaj, ja tam z tyłu, bo coś odstaje. To znalazła. Znalazłam w filmiku Emila, jak pokazywał, że oni dużo siedzieli tam w odbiorniku. Aha. A może czekaj? Ej, a co jeśli oni wszystko na tym labiryncie, bo pomyśleli, nie, no nie ma pata. Czekaj, tu, w tym właśnie, wymacaj to tam dokładnie. Nie, no naprawdę. Jest o, nich. O, jest, no jest, dobra. Może drugiego dalej, nie? Nie, tu nie ma. O, właśnie za tym. Dobra, chyba idziemy do labiryntu w takim razie. Pamiętaj, że tu gdzieś jeszcze może być. My też daliśmy przy tej kostce. Tak, ale chyba by nie dali tu, gdzie my. I mamy tylko 6 minut. Nie no, myślisz, że to dali to? Jezu, ej, Ania. Gdzieś by się odbił, trzeba patrzeć po nogach. Ej no. Gdzieś by się odbił, ale... Cholera. Nie, wydaje mi się, że nie był problem. Jest chodnik! Jest! Ha, jednak. Jest. To nie wierzyłam, dobra. To lepsze pytanie, co nie? Czy nie ukryli ich tu więcej? No właśnie, specjalnie, nie? Ej, a te małe to oni mogli nawet między tym, ale nie no. To w ogóle ich widać. Jezu, ja czuję presję czasu i no takie... Szukać jest dobrze niż chować. Jego się to, że z tego musimy jeszcze wyjść. Sprawdź. Jest. Dobra. O, czekaj, tam jest miejsce. Chodźmy tam, gdzie... O, tu. Nie wsadzi go pod to, nie. Na lampie. Nie. Zasadniczo dobrze im idzie. Chyba iść do najlepszego. O, czekaj. Nie. Nie, nie ma nic. Dziś. Dobra. Nie, nie wiem. A może na dole? Bo musisz latarkę. Albo nogami wymacać. Nie no, mamy 4. Właśnie, w skarpetach. Jest konik mały. Jest, mały, dobra. Jest mały konik. W skarpecie, to było... W sumie ja chciałam wcześniej też dać to do skarpety, ale nie wiem, dlaczego... Nie, słuchaj, tak, bo masz w skarpetach nie sensu? Nie. A tutaj za tym? Nie. Mam nadzieję, że konik nie wpadł w dziurę. Bo to jest dziura, więc jak on wpadł tam... Nie, to bym ich zabiła, jakby dali do tej dziury. To by... Będą to wyciągać i wtedy nagram, jak będą to wyciągać. A tutaj nie ma na tym też? Nie, tutaj nie ma gdzie być. Mamy 3 minuty. Ty, a tu na dole? Nie. Nie, bo się obracam. Czekaj, a tu? Tu. Nie, to już patrzyłam. Gdzie jeszcze nie byli? Nie no. Byliśmy już chyba wszędzie. A może gdzieś na górze? Gdzieś na górze. Bartek jest a, wysoki. W tym, w tym pokoju? Aha, właśnie. Infinity room. Jest pani. Jest? O, dobra. Jest jeden? Czy jest jeden?
Dobra, stawaj. Dobra, nie wychodzi nam wcale aż tak źle. Nie wychodzi tak źle, ale... Jestem w szoku, że w trawancie nie było. Może jeszcze tu pod spodem. Nie? Nie wierzę to, że w trawancie nie ma. Wydaje mi się, że więcej powinno być. Może na górze gdzieś? A na górze? Nie ma. Czekaj, a pod tym? Właśnie, pod. Tu nic nie widzę. Kurde. Jesus Christ! Oni są nienormalni. Ej, a w tym pokoju, w tym ciemnym pokoju sprawdzaliśmy? Tak, tam nie wiem, że... A, był jeden, no faktycznie, Boże, już mam sklerozę, widzowie. Ty, a tam, gdzie nagrywaliśmy początek, przy tych koniach? Nie, nie zrobili tak. O, czekaj, może zrobili tak jak my. I się ma? Nie, no nie ma. Ej, oni są nienormalni, jak oni to zrobili? Czekaj, ja jeszcze poszukam tu. Tu nie ma. Nie ma. Kurde, dobrze są. Ty, ja nie wiem, gdzie to jeszcze może być. Mamy a tu, a tu między... Nie, patrzyłam. Minuta. Ej, kurde, ja chcę zobaczyć, gdzie oni to schowali, bo ja nie mam już pojęcia, gdzie to szukać. Mam laga, nie wiem jak ty. Ej, a na tym świeczniku czekaj. Ale nie wpadliby na książce jakieś? Właśnie, jakiegoś małego. Nie trochę czasu raczej. Na tych świecznikach to już byłoby widać. No, kurde. Ile jest? Jest 5 i jeden mały. Ale oni mieli 8 i jeden mały. Kurde. 7 jeszcze ich jest. Nie wiem, jest, powinno być jeszcze 7. Nie wiem, gdzie są. Dobra. Albo... Wcale nie znaleźliście wszystkiego. Ej, Milwona chyba znalazły wszystko. Tak? Znaleźliście wszystko. 5 i jednego małego. Tylko? No. Ja nie wiem, gdzie byście je schowali. O, nie, wygraliśmy. Ponieśliśmy klęskę, ale... Ale najważniejsza jest zabawa. Znalazłyście jednego w bibliotece, czy jednego w gabinecie? W bibliotece był? Tak. Powiedziałam, że tak, powiedziałam, że strata czasu. Nie. No nie. Nie. Co wy? Tak nie. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle za pomysł? Czy był jakiś w trawancie? Tak, był. Był? Nie? No tak, znaliśmy je. No. Co ty gadasz? Ej, ale nie, tak szczerze to... A my szukaliśmy tak przy... Ale się na górze właśnie. Byliśmy na górze. A jak miałyśmy tam dostać? Także dziękujemy wam widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zostawcie lajka oraz subskrypcję oraz komentarz, co wam się najbardziej podobało w sumie tutaj w Trikoramie. Pamiętajcie o konkursie oraz oczywiście przesyłamy wam gorące pozdrowienia. Wbijajcie na mój kanał, bo jest fajna seria z USA. I zapraszamy do Trikoramy.